Siemaneczko wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do... Zagrajmy z Dishonor u mnie na kanale. Kontynuujemy z miejsca, w którym skończyliśmy. Ostatnio podjęliśmy sobie decyzję, iż jesteśmy gotowi, by pozbyć się Lorda Regenta raz na zawsze. Tak więc tutaj walniemy sobie spowolnienie czasu. Szybko wskoczymy, gdzie trzeba. Mianowicie na Żyrandol. Żyrandol zawsze dobra droga, wiadomo. Okej, jesteśmy tuż koło... Czy Lord Regent zdaje się w pokoju? To jest dobre pytanie, bo ja bym w sumie mu buchnął tą runę tutaj. Tak, tak, dobra. Ha! Gada o mnie, sam do siebie notabene, no nic. Na razie mamy to, czego nam potrzeba. Możemy iść na górę i zakończyć jego rządy po prostu. Opublikować oprawca? O, tak, cały czas gra będzie miała go zaznaczonego, bo... Tak, z jakiegoś powodu. Tak więc nadajmy informację. O, widzę, że gości tutaj stąd zwinął. Może to nie lepiej. I aplikujemy. No właśnie. Słuchajmy. Bo jest czego. Scoundrels who waste their days in filth and drink without homes or occupations other than to beg for the coin for which the rest of us toil. And it was a simple plan. Bring the disease-bearing rats from the Pandician continent and let them take care of the poor for us. The plan worked perfectly. What are you doing? At first. I but the rats, you to put down your weapons. Was it that they sought this to undo me? They hid from the captures and bred a sick rate. Soon it didn't matter. Rich, poor, all were falling sick. I beg you. And then people began to ask. You nearly destroyed this city. No amount of money will undo it. The Empress assigned me to investigate whether the rats were in the war or in the tower. I knew the truth would come out eventually, so there was no other way than to be rid of her and take power myself. She had to die, you see. She had to die. Bringing about the death of an empress is not an easy thing. But it gave me the chance to attack the plague with some real authority. Quarantines, deportation of the sick. But there's always some idiot woman searching for her wretched lost babe or some sniveling workman searching for his missing wife. And then quarantine is broken. You can see how my plan should have worked. Would have worked if everyone... Just followed orders. No i właśnie pozbyliśmy się Lorda Regenta, usłyszeliśmy cały jego plan prosto, niemalże prosto z jego ust, tak więc wyszło idealnie. Nie, chciałem runę. O, runa. Elegancko. Wychodzimy z powrotem. Lord Regent został oskarżony. Władza nie należy już do niego. I teraz tak, generalnie... W tym momencie możemy już stąd spadać, ale jest jedna rzecz, którą ja chcę tylko jedną rzecz jeszcze zobaczyć w internecie, więc zaraz zrobię minimalne cięcie i zaraz do was wracam. Okej, dobra, już do was wracam. Tak, jedyne co chciałem sprawdzić to fakt, czy można w jakiś sposób, w inny sposób wykończyć, zająć się właśnie oprawcą. I nie ma innej opcji, można tylko i wyłącznie... albo zabić go w tradycyjny sposób i jest on tutaj dosyć ciężkim przeciwnikiem, bo ma mnóstwo zdrowia, rzekomo jest jednym z cięższych NPC-tów do walki w grze. No i druga opcja, czyli właśnie tak jak ja to zrobiłem, poddusić go po prostu i tutaj innych opcji brak. I gra mimo tego, iż jakby daje mam cel w dzienniku, żeby go tutaj zabić, to gra w jakiś sposób go to tam zaliczy, ponieważ będzie notka na końcu misji na temat tego, że udało mi się pozbawić go przytomności, tak więc jest spoko. Okej, tutaj mamy właśnie runę ostatnią, którą zaraz tutaj zabierzemy, kurde mol. Ewentualnie po prostu ja... O. No dalej odwróć się, kolego. Przejdę w postaci szczura, tak będzie po prostu wygodniej. A bądź co, bądź przemiana w szczura trwa dłużej niż przemiana w strażnika. A, i jakby co to jest azyl Lorda Regenta? Jeśli podczas naszej misji uruchomiłby się alarm,
to Lord Regen właśnie zwiałby tutaj. I musielibyśmy go zabić w tym miejscu. Ponieważ jak było już wcześniej ustalone, stał się przewrażliwiony przez działania Corvo. O, mamy tutaj Tallboy, niedobrze. I tutaj właśnie mamy ostatnią runkę. Tak, to jest w ogóle śmieszne, bo będąc w formie szczura trzeba troszeczkę uważać, ponieważ jak już zapewne zdążyliście zwrócić uwagę, niektórzy strażnicy mają zwyczaj strzelania do szczurów randomowo, ponieważ tak, bo czemu by nie, aż całe miasto ich kuźwa nienawidzi. Super, nie przedostanę się tutaj w ten sposób. Podobnie muszę zmienić się w szczura. A, widzicie, właśnie strzelił do szczura, którego ja miałem opętać. Tak więc miałem troszeczkę szczęścia. A nie, dobra. Chodź tu! Mam cię. Teraz tak, nie możemy przejść przez ścianę światła, bo one również spalają szczury. Aha, możemy przejść na przykład... A, super! Wow! Ściana światła, kuźwa, drzwi otwarte. Okej, no liczyłem, że może przynajmniej wiecie... Będę musiał się jakoś tutaj przekraść, a nie. Runa ostatnia. Utrata wsparcia. O, może się przydać, to jest dłuższy list. Ale dotyczy po prostu naszego sukcesu, by pozbyć się Lady Boyle. I w sumie co ja mogę teraz jeszcze wziąć? Co ja mam jeszcze teraz za moce? Mogę sam wziąć podniesiony poziom zdrowia, bo czemu by kuźwa nie. Okej, brakuje jeszcze jednej runy i będziemy mieli i to. O nie. Chcę ten. Okej, no i tutaj już skończyliśmy. Możemy stąd spadać. Gdzie jesteś? A, dobra, idziesz w moją stronę, niedobrze. Mam nadzieję, że na dole jest jeszcze jakiś szczur, bo będę musiał w końcu stąd wyjść. A przed drzwiami chyba jest brama światła, prawda? Ściana światła, kurde, cały czas się mylę. Wrócił. Niedobrze, nie ma więcej szczurów. Wychodzimy główną bramą. No nic, jak trzeba, to trzeba. Ślizg, ślizg. I teraz czas tą spadać. Jak najszybciej. No dobra, no to myślę, że teraz możemy zrobić to już, wiecie, w bardziej epickim stylu. Wyłączymy mroczny wzrok. Nie, nie chcę tego. Chcę wyłączyć mroczny wzrok. Właśnie. I... run! Cofajmy miecz, będzie szybciej. Run, 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 run. O kuźwa, myślałem, że to jest woda czy coś. Przynajmniej na to liczyłem. O, tu jest woda, racja. Uiii! Tak jak planowałem, totalnie. Wcale to nie był szczęśliwy przypadek. O, ty mi kolego coś powiesz jeszcze? Ja już skończyłem. Nawet nie zauważyłeś kiedy. Dobra. Jako, że epicko ześliznęliśmy się z samego dachu do zamkowej sadzawki najwidoczniej i to jakimś cudem podziałało, no to możemy chyba już tam spadać. O kurwa. Idzie tutaj. Panie kolego. O, poprawia sobie płytki, pancerze w sensie. Naciąga łuk i leci dalej. O, leci tutaj, niedobrze. Stop! Hammer time. O kurde, tutaj też kuźwa strażnicy, no come on, gro.
O Jezu Chryste, nie! Nie o to mi chodziło. Chciałem pocisnąć sobie po murku. Nie tak to zaplanowałem. No dobra. Czyli musimy troszeczkę jednak bardziej elokwentnie się stąd wydostać. Bardziej subtelnie. Czy musimy po prostu wyjść dokładnie w ten sam sposób, jak weszliśmy. Super. Pięknie. Dobra ucieczka. I nikt totalnie się nie skapnął. Totalnie nikt. Samuelu nie dał rady zaparkować bliżej. Yo. Is it all done? You ready to go back to the Hound Pits? Tak, ja już tutaj skończyłem. Thanks to you, Corvo. All right, let's go. Jak tam o, dobra, jedną osobę znaleziono. Tak, było tylko jedno malowidło. O, oprawca został pokonany i korupcja Lorda Regenta ujawniona publicznie. Nie wiem, czy są tutaj jeszcze jakieś inne specjalne działania. Pewnie są, bo przeważnie jest tego mnóstwo, ale no, wiecie o co chodzi. Co nas teraz czeka? Świętowanie, oblewanie, imprezowanie. Przed dzień koronacji Lord Regent został pokonany. Rządy Emily Caldwin są teraz zapewnione. Pozostaje tylko bezpiecznie przetransportować ją do Dunwall Tower, gdzie zajmie swoją pozycję na tronie. Tak jest. Nasza robota skończona. Maybe it's going to be different now. The Lord Regent is gone. The Abbey has a new High Overseer. I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar. No doubt waiting to raise a glass in your name. Totalnie. Me, I think I'll just linger out here if you don't mind. Reflect on things while we have a moment. No cóż, zmiany nadchodzą. Przygotuj się na to, Samuelu. Okej. Okay. Jakieś fajne rzeczy? Nic ciekawego. No dobra. Chowamy sprzęt. I chodźmy zagadać. Chodźmy wypić za nasze zdrowie. Hej! Dużo dobrego. Owacje na stojąco. Word is spreading all over the city. The tyranny is over. By this time tomorrow, Emily will be on. O, teraz też się napije, super. That will clear your name and put everything we've got into rebuilding the city. I wish there were more of a city to rule. Most of Dunwall is rats and corpses. Nie dzięki mnie na pewno. Corvo, you did your job while the rest of us sat on our asses. Our work starts tomorrow. Przynajmniej to przyznał. Tonight, rest easy. Tomorrow, we crown an empress. To Corvo, the man who served to change the course of history. To Emily Cole, and the new dawn. Kuźwa, malutko mi nalali, trzeba to przyznać. Okej, no cóż. Court protocol and cosmology, of course. And like you, thinking of settling down. Nie wypowiesz się? Of course not, no. I just think I should have a central role. Łóżko. A, dobra, potem idziemy pospać. It's true, she does, but she should trust all of us. One of the strangers. Do you trust me, Callisto?
Co to? A, muzyka, okej. Okay. O, wow, co się dzieje? What the? Przepraszam, panowie. I swear I'll help you find the murderer who struck down the Empress. Your life will be changed very soon. Okay. The city watch is rotten through and through. Time to impose a little navy discipline. Emily's first act will be to rescind the warrant for your arrest. We can finally make that matter. Okay. We took control of the Abbey through blackmail. But perhaps over time we can wield a more legitimate authority. Emily? How many dresses will I have when I'm Empress? Callista says 100, but I just don't know if that's enough. Bądź co bądź z dziewczyną. I hope I'll make a good Empress. Overseer Martin says I will. Admiral Havelock smells like tobacco. Do you think I can order him to throw away his cigars? Co się kuźwa dzieje? I need a list of all the swear words the Admiral uses. And what Callista made me throw away. You're not going to leave me when I'm Empress, are you? No wiadomo. It will be good to hear people laugh in the streets again. Wiadomo. At last, an empress on the throne again. Emily comes first. In a pinch, Wallace could manage the estate. Callista is losing her faith, I fear. I must speak to her. No dobra, okej. Coś dziwnego się dzieje, spadajmy stąd. O! Drut. Piero. Do you need me to put something together for you? A ty masz cokolwiek jeszcze? No tak właśnie myślałem, więc co mnie kłamiesz? Kłamco? Ty jeden? Dobra, spadajmy. Spadajmy do wyrka. Poświętowaliśmy, wypiliśmy kuźwa łyczek. Wow. Czegokolwiek nam to nalali. Wow, ale mnie zarzuciło. Okej, okay, i do wyreczka. Wow, 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 wow. Ale kac. Kurde, ale mam sobą głowę. Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? It better have worked. It cost me a month's profit. Yes, sir. I believe Corvo has breathed his last. Just as you wanted. You've done a fine job, then. Remember, we need the body. If we come forward with the corpse of the man who murdered the Empress, we'll be greeted as heroes. Yes, it'll grant us legitimacy. We'll be the men who rescued Emily and brought down the Lord Regent and his assassin. You'll see to the body, won't you, Samuel? Yes, sir. I to jest moment tej gry, którego ja strasznie kurwa nie lubię. Tak, oczywiście nasi kochani towarzysze zdradzili nas. I'm sorry, something terrible, Corvo. But I only gave you half the poison. Dlatego tak mało mi dali. All I think to do. I think you're strong enough to survive that. I'll put you on a raft, and then I've got to ship out myself before they find out I've gone against their wishes. Snakes. They'll want to do the same to me as soon as I've outlived my uses. Hopefully you'll wake up and find your way out of this cursed city. Tak, to jest moment tej fabuły, którego strasznie nie lubię, bo to jest straszny kicz, po prostu. Straszny, straszny kicz i tyle, wiecie. W ogóle tak widzicie, o co mi chodzi z tą fabułą. Ona jest strasznie kiczowata i strasznie napchana schematami. Gościa zdradzili, gościu wydostał się z pierdla, dołączył do małej grupki rebeliantów, wspólnie, a w sumie tylko nasz bohater obalił większość skorumpowanego rządu i nasza mała grupka rebeliantów obróciła się przeciwko nam, bo stwierdziła, że jesteśmy zbyt silni. No tak, zagubiony, zatopiona dzielnica. Zdradzony przez Havelocka, Martina i Pendletona zostałeś w ostatniej chwili ocalony przez przewoźnika Samuela, który został cię zagubionego w zrujnowanej części Dunwall. I chyba jest to najmniej lubiana przeze mnie misja. Wow.
Tak, i trafiliśmy zupełnie przypadkowo do siedziby Dauda. I sądząc po tych rybkach, które powiem normalnie tutaj w wodzie, nie jestem pewien, czy maczanie ręki w strumyku to dobry pomysł. Tak, to oczywiście ludzie Dauda, spotkaliśmy się już z nimi wcześniej. Byli też przy nas, kiedy umierała cesarzowa, bo jakby inaczej. Jesteśmy chyba kawałek za miastem. Spory kawałek za miastem. Jest i Dawd. I know a great deal, bodyguard. I recognize those marks on your hand. A gift from your friend. The one who talks to you in the dark. Talks to you when you visit his shrines. I visited those shrines too. And I know what it felt like to shove a blade into your empress. But I don't know you. Who you are. And who you fight for. They're a mystery. And I can't allow that. Nie, mój sprzęt! Fuck you. Au, to bolało. Okej. Tak, spotkaliśmy Dauda w końcu twarzą w twarz, a nie tylko w listach. No właśnie, zabójcy naszej cesarzowej. Here you are at last, in a ruined and drowning world, held captive by the man who killed your empress, the assassin Dowd. Your friends poisoned you and dumped your body in the river. Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done? Or was it because they were a single move away from controlling an empire, and they knew you'd never let them manipulate Emily? Maybe none of these. Perhaps that's just the nature of man. Tak, i teraz dochodzimy do tej gorszej części gry. I nie tylko dlatego, że jest to jedna z gorszych misji w całej grze, ale po prostu, wiecie, do tej pory naszymi misjami były zabójstwa. Mieliśmy typowo odnaleźć cel, znaleźć sposób na jego unieszkodliwienie i pozbyć się go, a następnie wrócić. Fajny, dobry, ułożony schemat. Teraz tak nie będzie. Teraz gra zmienia się w skradankę, przejść od punktu A do punktu B i tyle. Ponieważ nie będzie więcej celów do zabicia. Teraz musimy po prostu się zemścić. Zemścić się na lojalistach i uwolnić Emily. Boom, cała gra. Zostały nam już 3 misje swoją drogą. No nic. I poznaliśmy Dauda, który również ma moce odmieńca. Hej, myszko. A jesteś śliczna. Wiecie, mimo faktu, że Dowd również ma moce odmieńca, zostawił nam naszą maskę. Wyrzucił cały nasz ekwipunek, a maskę zostawił, wiecie o co chodzi, nie? Wiecie, mimo faktu, że Dowd ma też moce odmieńca, zostawił nas tutaj z możliwością wyjścia na wiele sposobów. Totalnie nas nie docenia. Wiecie, gościu zastawił kuźwa drewnianą kratą wyjście i myśli, że tego się nie pozbędziemy. Amator. Ale nic. Tutaj póki co pozostaniemy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku Dishonored u mnie na kanale. Na razioneczko.